Miejskie kąpielisko wymaga gruntownego remontu. Wymień kocioł i zyskaj do 100% dofinansowania. Ruszyły zapisy na nadmorski wypoczynek. Dzień dobry, jest poniedziałek, 12 kwietnia. Hanna Karasińska, zapraszam na Wiadomości Raciborskie. Choć do wakacji jest jeszcze trochę czasu, to radna Magdalena Kusy podczas ostatniej sesji Rady Miasta dopytywała, kiedy jedyne otwarte kąpielisko w Raciborzu doczeka się remontu. Miejski Aquapark H2 Ostróg, mimo że dużo młodszy, przechodzi właśnie kosztowny remont. Przed zbliżającym się sezonem zaczęły się także pytania o remont miejskiego kąpieliska Obora. Z tego co wiem, to temat tych odpadających płytek jest to tak naprawdę sprawa, która powraca co rok. To nie jest temat, który zaistniał dopiero w tym roku. Akurat w tym roku szanowna pani radna Magdalena Kusy się tematem zainteresowała i bardzo dobrze, bo warto też podnosić to, że jeśli przez ileś lat zmagamy się z jakimś problemem, tak jak na przykład z problemem na H2O, to należy to w końcu rozwiązać, raz na zawsze naprawić i już później niejako o temacie zapomnieć, ale nie na zasadzie, że zapominam o problemie i jego po prostu nie ma, tylko go rozwiązać i zajmować się innymi sprawami. Basen pod Oborą w opinii mieszkańców jest za mały na potrzeby miasta. Wielokrotnie pojawiały się więc głosy o rozbudowie H2 Ostróg o otwarte kąpielisko, jednak póki co takiej opcji nie ma, dlatego trzeba remontować to, które jest. Pan wiceprezydent Wacławczyk, odpowiedzialny resortowo za kwestię OSIR-u, zajął się tą sprawą. Na razie nie mam informacji o tym, jakie są potrzeby OSIR-u, aby można było bezpiecznie funkcjonować w tym sezonie. Raczej nie przewidywałbym jakichś radykalnych rozwiązań w tym sezonie. Przyglądałbym się temu po zakończeniu sezonu, ewentualnie z początkiem przyszłego roku. Póki co pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji pracują nad tym, by mieszkańcy Raciborza mogli bezpiecznie korzystać z istniejącego basenu. Projekt Łączymy z Energią ruszył w 2018 roku. W 2019 przystąpiono do realizacji. Ze względu na kilka rezygnacji uczestników ogłoszono nabór uzupełniający. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłosił nabór uzupełniający na wolne miejsca w projekcie Łączymy z Energią. W ramach naboru możliwe jest otrzymanie do 100% dofinansowania do instalacji kotła na pelet. Grant jest wypłacony jako refundacja poniesionych wydatków po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania zgodnie z regulaminem i umową oraz po akceptacji złożonego wniosku o wypłatę grantu. Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele domów mieszkalnych na terenie 10 gmin, m.in. gminy Krzyżanowice, miasta Racibórz czy miasta Rybnik. Warto się pośpieszyć, bo zostały już tylko 3 wnioski. Szczegółowe informacje odnośnie naboru znajdują się na stronie subregion.pl. Już po raz drugi wypoczynek w Pleśnej nad Bałtykiem jest skierowany do rodzin. Rezerwacje są już otwarte, więc czas poznać szczegóły oferty. Podobnie jak w ubiegłym roku, miasto Racibórz i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji proponują wakacyjny relaks w nadmorskiej miejscowości Pleśna. Wczasowicze skorzystają z oferty już od 2 czerwca. Zapisy do Pleśnej ruszyły już, także od dnia dzisiejszego można zapisywać się drogą telefoniczną bądź drogą mailową. W krytej pływalni H2 Ostróg można dokonać rezerwacji. Szczegóły, jeśli chodzi o karty zgłoszeniowe, wzór umowy, regulaminy obiektu są dostępne na naszej stronie internetowej. W tym roku dla wszystkich zainteresowanych dostępne są 2 oferty pobytu, przedsezonowa jak i sezonowa. Ten rok będzie podobny do poprzedniego z racji sytuacji covidowej, czyli z obozu wypoczynkowego w Pleśnej będą korzystały głównie rodziny z dziećmi. Tak też jest przewidziany ten wypoczynek. W okresie letnim, czyli lipiec, sierpień, będą to turnusy tygodniowe od soboty do soboty. Natomiast startujemy już od czerwca, także będzie można skorzystać z tego wypoczynku nad morzem. Od 2 czerwca do 26 czerwca będzie można skorzystać z obozowiska, rezerwując dowolną ilość dni. W tym roku oferta została poszerzona o jeszcze jedną możliwość. W
czasowicze będą mogli skorzystać z domków kontenerowych, z namiotów, jak również w tym roku będzie można skorzystać z pola namiotowego, taka trochę właśnie nowość. Tak jak wspomniałem właśnie lipiec, sierpień, to chciałbym podkreślić, że korzystamy z tygodniowych turnusów, na którym będzie dostępne również wyżywienie. Natomiast w czerwcu będą dostępne tylko noclegi w domkach kontenerowych, w namiocie, jak również w polu namiotowym. Szczegóły, jeśli chodzi o cennik, to zapraszamy na naszą stronę www.osir-racibosz.pl. Co ważne, wypoczynek w Pleśnej nie jest skierowany wyłącznie do Raciborzan, ale do wszystkich mieszkańców regionu. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.